Powiedziane jest w zadaniu, że kąt o wierzchołku A opisany jest na okręgu ośrodku O. Tu jest punkt A. To jest kąt, o którym mówimy. Jest on opisany na okręgu ośrodku O. Oznacza to, że ramiona kąta A są częściami prostych stycznych do okręgu O. Czyli to jest styczna do okręgu, i to również jest prosta styczna do okręgu. Widać teraz wyraźnie, że każde z ramion kąta A jest częścią stycznej. Punkty B i C są punktami styczności, czyli punktami wspólnymi stycznej i okręgu. Mając takie dane, mamy odpowiedzieć na pytanie, jaka jest miara kąta A. Czyli mamy znaleźć miarę tego kąta. Zachęcam Was do zatrzymania tego wideo i wyznaczenia miary tego kąta samodzielnie. Jest oczywiście mnóstwo sposobów, żeby takie zadanie rozwiązać. Ale podstawową sprawą jest tutaj przypomnienie sobie, że promień okręgu i styczna, która ma z nim punkt wspólny, są zawsze do siebie prostopadłe. Czyli tutaj jest kąt prosty i tutaj też jest kąt prosty. Wiemy również, że suma miar kątów wewnętrznych dowolnego czworokąta wynosi 360 stopni. Jeżeli zastanawiacie się skąd to wiadomo, to możecie podzielić czworokąt przy pomocy przekątnej na dwa trójkąty. Ponieważ suma miar kątów wewnętrznych trójkąta to zawsze 180 stopni, a czworokąt można podzielić na dwa trójkąty, to suma miar kątów wewnętrznych czworokąta to 2 razy 180, czyli 360 stopni. Czyli 92 dodać 90, dodać 90, dodać znak zapytania równa się 360 stopni. Zapiszmy to sobie. 92 dodać 90 plus 90, czyli razem 180. Dodać, nazwijmy może ten kąt x, dodać x stopni równa się 360 stopni. Możemy odjąć 180 od obydwu stron, otrzymamy 92 plus x równa się 180. Jeżeli teraz odejmiemy 92 od obydwu stron, to otrzymamy x równa się 180 minus 90 równa się 90 i odejmujemy jeszcze 2, mamy x równa się 88. Czyli miara kąta A wynosi 88 stopni. Zróbmy jeszcze jakieś zadanie. Kąt o wierzchołku A opisany jest na okręgu ośrodku O, czyli podobne zadanie jak poprzednio. I pytanie, jaka jest miara kąta D. Czyli chcemy znaleźć miarę tego kąta. Nazwijmy go tak jak poprzednio X. Co tutaj wiemy na pewno? Wiemy, jak w poprzednim zadaniu, że czworokąt ABOC. Ma dwa kąty wewnętrzne równe 90 stopni. To jest kąt prosty, bo jest to kąt pomiędzy styczną, a właściwie częścią stycznej i promieniem mającym z nią punkt wspólny. Tak samo tutaj, również to jest kąt prosty. I jak poprzednio, miara tego kąta, plus miara tego kąta, plus miara tego kąta, plus miara tego kąta sumują się razem do 360 stopni. Nazwijmy ten kąt Y. Czyli y dodać 80 stopni. W sumie możemy pomijać stopnie, bo mamy wszędzie te same jednostki. Domyślnie wszystkie te miary wyrażone są w stopniach. Plus 90 plus 90, czyli plus 180, równa się 360 stopni. Suma kątów wewnętrznych czworokąta. Odejmujemy 180 od obydwu stron i mamy y plus 80, równa się 180. Teraz odejmujemy 80 od obydwu stron i mamy y równa się 100, czyli miara tego kąta wynosi 100 stopni. To nam mówi również, że miara tego łuku, łuku CB, to również 100 stopni, bo jest to łuk wyznaczony przez ramiona kąta środkowego, którego miara wynosi 100 stopni, a kąt D o mierze x to kąt wpisany w okrąg i oparty na łuku CB. Widzieliśmy w poprzednich filmach, że kąt wpisany w okrąg ma miarę równą połowie miary łuku, na którym jest oparty. To jest łuk o mierze 100 stopni, czyli miara tego kąta wynosi 50 stopni. Odpowiedź brzmi: miara łuku D wynosi 50 stopni. I zadanie rozwiązane.